Szanowni Państwo, chciałabym przede wszystkim zwrócić się z podziękowaniem dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za to, iż sprawnie został przeprowadzony nabór do programu, który pozwala na doposażenie sprzętowe jednostek ochotniczych straży pożarnej z terenu naszego województwa. W tym roku dzięki zabiegom szefostwa, zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, kwota, która była do rozdysponowania w tym naborze, była ogromna, duża, 4 200 000 zł i pozwoliła w znaczący sposób przede wszystkim uzupełnić to doposażenie sprzętowe jednostek OSP, które w wyniku powodzi czerwcowych zostało utracone lub zniszczone w związku z prowadzonymi działaniami przez strażaków ochotników. Program jest realizowany od 2018 roku, ale tak naprawdę pozwala on racjonalnie uzupełniać, doposażać jednostki OSP z naszego województwa w znaczący sposób, wspierając ich działalność. Dzięki temu one mogą śpieszyć nam z pomocą wówczas, kiedy zagrożone jest zdrowie oraz życie mieszkańców naszego województwa, ale także kiedy występują takie działania, które związane są z zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Wiem też, że duża ilość wniosków, która wpłynęła, mogła zostać zrealizowana, ale nie pozwoliła zaspokoić wszystkich potrzeb jednostek ochotniczych straży pożarnych, bo rzeczywiście tych potrzeb jest zawsze więcej, aniżeli dają na to możliwości, które mamy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych wdrażamy już od 3 lat i na początku z tego programu finansowaliśmy głównie samochody ratowniczo-gaśnicze. Do tej pory tych samochodów zostało sfinansowanych łącznie 100 i wypłaciliśmy na dofinansowanie do zakupu tych samochodów kwotę 26 350 000 zł. W tym roku 2020, w czerwcu, rozszerzyliśmy ten program o część drugą i w tej drugiej części program pozwalał sięgać po dofinansowanie na zakup sprzętu i doposażenia dla ochotniczych straży pożarnych. Na początku budżet tego programu ustaliliśmy na kwotę 2 600 000. Ze środków Narodowego Funduszu był 1 000 000 zł, ze środków Wojewódzkiego Funduszu 1 600 000. Niemniej w momencie, kiedy przez województwo podkarpackie przetoczyła się potężna powódź, no, zdaliśmy sobie sprawę, że budżet tego programu będzie niewystarczający. Podnieśliśmy budżet na 4 200 000, ale po podsumowaniu naboru okazało się, że faktycznie potrzebujemy 8 200 000 złotych na zaspokojenie wszystkich potrzeb poszczególnych OSP. Bo wiadomo, że żywioł zrobił zniszczenia w mieniu, w infrastrukturze, ale również został zniszczony sprzęt strażacki. Tutaj te zniszczenia były szacowane mniej więcej na około 16 milionów złotych. Taka kwota 8 200 000 to trochę ponad możliwości finansowe funduszu. Problem ten zauważyli nasi parlamentarzyści, w sposób szczególny zaangażował się poseł Krzysztof Sobolewski. No i tutaj z wczorajszego dnia wiem, że Narodowy Fundusz zwiększy nam dofinansowanie o 2,5 miliona złotych. W związku z tym z tej kwoty prawie większość wniosków będziemy mogli zaspokoić. I decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmiemy w terminie odwrotnym, czyli myślę, że do końca następnego tygodnia. Dziękuję. Szanowni Państwo, mi tylko wypada podziękować za tak duże wsparcie dla jednostek ochotniczych straży pożarnych i nie tylko dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. To bardzo duża pomoc dla tych naszych jednostek, które na co dzień prowadzą działania ratownicze, szczególnie właśnie podczas
tegorocznej powodzi, gdzie mnóstwo sprzętu zostało uszkodzone, umundurowania. Ta kwota, którą pan prezes przytoczył, jest duża, jest bardzo duża i myślę, że te najpilniejsze potrzeby w zakresie ochrony indywidualnej strażaków, jak również drobnego wyposażenia w sprzęt pożarniczy, ten, który został uległ zniszczeniu podczas prowadzonych działań, będzie można odkupić i można będzie powrócić do tego stanu gotowości operacyjnej. To pan prezes powiedział, że to jest program Mały Strażak. Ja również chciałem podziękować za to wsparcie przy zakupie samochodów. To jest ponad 26 milionów złotych, ponad 100 samochodów w ciągu ostatnich 3 lat. To jest bardzo duża ilość sprzętu, która trafiła do 11 SP. To bezpośrednio wpływa na zabezpieczenie mieszkańców Podkarpacia i bardzo mocno wzmocniła potencjał ratowniczy tych jednostek. Bardzo serdecznie za to wsparcie dziękuję. Myślę, że strażacy ochotnicy odwdzięczą się swoją ciężką pracą, zaangażowaniem i tym zaangażowaniem, które było widać nawet podczas powodzi. 23 tysiące strażaków ochotników wzięło udział w ratowaniu mienia podczas właśnie ostatniej powodzi. Bardzo serdecznie dziękuję Narodowemu Funduszowi i Wojewódzkiemu Funduszowi za to wsparcie i myślę, że nasza współpraca na tym się nie kończy i w przyszłym roku również będziemy mogli liczyć na kolejne środki. Dziękuję bardzo.